Filip Lewandowski, Maroxy, Patrycja Wieja z nami po swojej, no, debiutanckiej walce. Jak się podobało, powiedz? No super. Wyszłaś na okej, okay, to nie, oddaję ci głos. Tak, tak naprawdę cudowne przeżycie, nie do opisania. Myślę, że muszę zobaczyć, co ja tam wyprawiałam w tym oktagonie. Muszę zobaczyć to w telewizji, to znaczy w internecie. Mam nadzieję, że było dobrze, że wstydu nie było i że będzie tylko lepiej. Był ten stres, była presja? Wczoraj cię o to pytałem na te ostatnie godziny przed walką. Kurczę, naprawdę, dałam radę, nie? Udźwigłam to. Naprawdę, bywało gorzej, wiesz? Bywało gorzej. Jak się czujesz fizycznie? Mocno jesteś porozbijana? Troszeczkę tutaj mi bioderko boli, coś mnie tutaj chyba kopnęło, tutaj parę sierpów przyjęłam, no a tak, no to nic. Ty wyszłaś na wywiady, a Way of Blond nie, szkoda trochę. A może wyjdzie, wiesz, o co chodzi, może wyjdzie, tylko pewnie się cieszy, wiesz, z wygranej, no. Szampan i te sprawy, ja bym od razu piła szampana dzisiaj całą noc, gdybym była na miejscu Karoliny. Czyli świętować nie będziesz dzisiaj? Ja chyba sobie dziabnę jakiegoś kielona, no bo bez jaj. 3 miesiące bez alkoholu, no to w moim przypadku to jest jakieś niewiarygodne, wiesz? No, należy się na pewno, także wiesz, na zdrówko. Z czego jesteś zadowolona? Co poszło, co nie poszło? Wszystko poszło. Dla mnie, no nie poszło, wiem, co nie poszło. Okay. No, wiesz, garda, nie? Garda. Odsłaniałam się tak, o. Byłam tak odsłonięta, że po prostu ona tylko mogła mnie gdzieś tam tymi sierpami złapać. A tak to fajnie było, no. Kurde, była silniejsza, no bez jaj. A mocno bije w tej stójce? Ma background z taekwondo? Ja pierdzielę, tak? Aż mi zapiszczało normalnie, ale nic z tego nie robiłam, tylko leciałam do przodu. Zresztą myślę, że wszystkim się podobało. Joasia Jędrzejczyk pogratulowała mi osobiście podczas wywiadu. Popłakałam się, więc no niesamowite to było. Znacie się z Janną? Tak, ale to jest, znaczy może ja bardziej znam, okay, Asię, gdzieś tam miałyśmy okazję się poznać, ale tak prywatnie to nigdy jakby nie miałyśmy większego kontaktu, ale kibicuję jej, ona również, myślę, mnie i teraz to było widać, po prostu niesamowite. Może łez było? Nie wiem, nie widziałeś pewnie. Nie, właśnie niestety. Kurde, no podeszła, wiesz, podczas wywiadu, okay, Pogratulowała i powiedziała, że to było bardzo, bardzo fajne. Bardzo super, fajne. Śledziłaś jej walki? A no jasne, to jest jedna z najwspanialszych, wiesz, inspiracji dla nas kobiet. No jest niesamowicie mocna i to jest nieprawdopodobne. To, co ona wyprawia, to jest hit. Dała ci jakieś wskazówki dzisiaj? To, że ona podeszła do mnie, przytuliła mnie, powiedziała, że jestem niesamowita, to dla mnie wystarczyło. Po prostu takie słowa od Joanny Jędrzejczyk. Nie. To trzeba zobaczyć albo poczuć. Jasne. Mega. Było dzisiaj też trochę parteru, byłaś nawet kilka razy z góry, czegoś tam zabrakło, wiedziałaś, jak się tam zachowywać, nie chciałaś postawić wszystkiego na jedną kartę i tak już bić na 100%? A co, myślisz, że powinnam tam bić na 100%, co? Były takie momenty? Dobre pytanie, nie jestem tutaj trenerem. Okej. Okay. Wiesz co, te bicia z góry mi zawsze wychodziły, lubiłam to, nie? Fajnie sobie lubiłam tą kontrolować i bić z góry. Tylko kurde, gdzieś tam z tyłu głowy miałam to, że ona może mi tą balachę gdzieś tam, wiesz, wytargać, nie? Ale nie zaryzykowałam. To troszeczkę też siły brakło, wypompowana. Trochę strach przed poddaniem, ale było okej. Okay. Zostajesz przy MMA? Ciężkie pytanie. Będę trenować na pewno. Ciężko mi jest powiedzieć. Nie odpowiem ci na to pytanie teraz. Muszę to przemyśleć. Ciekawe, bo byłem przekonany, że raczej będziesz chciała kontynuować tę przygodę. Kurde, naprawdę było ciężko, wiesz. Myślałam, że to trochę łatwiejszy kawałek chleba. A tu jednak, kurde, taka mocna była ta Karolina, no. Ale mowa bardziej o treningach właśnie, że to jest, to nie, się wszystko nie... Coś pięknego. Treningi, zajebista sprawa, wiesz. Tylko treningi to jest coś innego jak walka, nie? Prawdziwa, wiesz. No, także kurwa, muszę się zastanowić. A nie bałaś się dzisiaj trochę o zdrowie? Bo wiesz, można sobie złamać nos, można w ogóle coś sobie złamać i tak dalej, i tak dalej. No i co tam? Dobra, nie myślę o tym, daj spokój. W ogóle, wiesz, gdybym myślała o takich rzeczach, no to bym tutaj nie była, nie? Także, no, muszę trzymać bardziej tą gardę, potrenować troszeczkę w tym parterze, bardziej, kurde, no, będzie dobrze, myślę. Na
na koniec zapytam, czy jest jakaś walka, na którą dzisiaj czekasz? Czy jest jakaś walka, na którą ja czekam? Na moją czekam najbardziej, wiesz. No i oczywiście Borysa z Normanem. No wszystkie walki są ciekawe, naprawdę. Naprawdę, fajne. Kto to wygra, Borys czy Norman? Nie, no kurde, ciężko mi tutaj oceniać, ale myślę, że jednak Borys, no to w jaki sposób on się ruszał na tym mediatreningu, no to kurczę, no ciekawe to było. Ciekawe, tak? Ale no jednak Borys, nie? Myślę. Chociaż Norman ma z tyłu głowy to, że chyba ma waleczkę jeszcze za niedługo, więc będzie się troszeczkę, wiesz, obawiał, nie? No dobra, zobaczymy. To dzięki wielkie za rozmowę i co? Idziemy oglądać. Dziękuję serdecznie, idę oglądać. Tak. Dzięki. Pa. Dzięki.